Wzbudzeniu wrażliwości i nakłonieniu do refleksji służyła druga edycja konkursu plastycznego Dzieci dzieciom ślą życzenia, który co roku organizowany jest w czasie ferii zimowych w parafii pod wezwaniem świętego Józefa. Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 21 lutego. Młodzi kraśniczanie mieli 2 dni na przygotowanie kartek z życzeniami dla dzieci z oddziału chorób dzieci i młodzieży SPZS w Kraśniku. Konkurs był wspólnym przedsięwzięciem Starostwa Powiatowego i parafii pod wezwaniem świętego Józefa. W ramach tego konkursu dzieci uczestniczące w feriach organizowanych w parafii pod wezwaniem świętego Józefa przygotowują prace plastyczne, obrazki, które trafią na oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Kraśniku. No niestety również w czasie ferii tam niektóre dzieci chore spędzają czas. No i dzięki temu konkursowi, dzięki obrazkom, które trafią, ten czas spędzony w szpitalu będzie łatwiejszy, radośniejszy i myślę, dzięki temu również te dzieci szybciej wrócą do zdrowia, do swoich domów. W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie ze szkół podstawowych klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła Patrycja Grzymek, drugie Maja Burak oraz trzecie Damian Albin. W kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6 nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał Kacper Pataj, na drugim miejscu znalazła się Magdalena Żuber, trzecim Dominika Mazur. W kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Paździor. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.